Witam was, drogie Anony, Karyny, Janusze, Normicy i inni. Skoro już tu jesteście, to skupcie 4% swojego mózgu na tej paście i miejcie chemioterapię pod ręką, bo w tej historii jest tyle raka, że wypadną wam nawet włosy łonowe. Ale przejdźmy do rzeczy. Na pewno każdy z was słyszał o tym gównoportalu do sprzedawania i kupowania śmieci przeróżnego sortu. Tak, Anonki. Mówię o platformie, gdzie współczynnik chorej córki na wiadomość kwadratową jest większy niż dług publiczny Polski. OLX. Pierdolone OLX. Ile razy widziałem memy przeróżnego sortu, gdzie był jakiś wystawiony produkt na owej stronie, a osoby zainteresowane próbowały wyłudzić ten produkt za darmo albo z jak największą obniżką. Jebać, że sprzedający nie zaznaczył opcji do negocjacji. Tak czy siak, ktoś zawsze napisze: panie kurwa, ile? 200 zł? Ja panu dam 100 zł, bo widać, że stary ten sprzęt, to panu ulżę w męce i go wezmę, kurwa. Albo: szanowny panie, widzę, że wystawił pan telefon iPhone 6.9 za 420 zł. Wie pan, że teraz dzieci mają zdalne nauczanie, a nas nie stać na takie cudeńko, a Brianek bardzo chce. Może pan dać za darmo? Mogę nawet przyjechać i obejrzeć. Tak, kurwa, jeszcze z czego? Chyba już wam przybliżyłem, jak działa ta upośledzona strona do handlu gównem. Szkoda, że nie ludźmi czy kobietami. Więc kurwa wam opowiem, jak jakiś śmieć z tej stronki wydymał mnie w dupę za 500 zł, jak ksiądz po mszy, z taką różnicą, że ksiądz to zrobił za darmo, więc kurwa się opłaca. Chciałem kupić konsolę. Nie żadne GayStation czy inne gówno typu Nintendo. Chciałem kupić Xboxa One S, nie tylko Series X, bo jestem kurwa zbyt biedny na takie fanaberie. Chciałem kupić Xboxa One S. Oferta wyglądała zajebiście, nieuszkodzony model i terabajt pamięci wbudowanej, dwa kontrolery w zestawie plus 4 gry, z czego to 3 Fify, które bym bez myślenia wyrzucił, ale i tak przykuła ta oferta moją uwagę. I to za 500 zł, kurwa, łokazja. Piszę do gościa, że chcę kupić. On pisze, że super. Ja piszę, że też zajebioza i czy wysyłka jest okej. Mówi, że jedynie opłacona wysyłka i konsola z góry wchodzi w grę. Myślę sobie, no nigdy nie płaciłem z góry, bo to niebezpieczne, ale cytując chłopaków z baraków, nie powinienem tego robić, ale chuj. Zgodziłem się i następnego dnia wysłałem gościowi 500 zł i czekam. Mówi, że wyślę, kiedy pieniądze wpłyną na konto. Spodziewacie się, co było dalej? A więc przez 30 godzin nie odpisywał, a następnie usunął konto i zniknął. Z moim hajsem i z moją konsolą. Czułem się wyruchany w sposób psychiczny i fizyczny. Ale to dlatego, że wujek wpadł z wizytą. Ale to nieważne. Ważne jest to, że poszedłem na psy. Po 4 godzinach odesłali mnie z kwitkiem i uśmiechem na ustach. Coś myślę, że zaraz moja sprawa trafi do kosza, ale mam nadzieję... Chuju od konsoli. Jeśli to czytasz lub słuchasz, nie myśl kurwa, że jesteś taki cwany i bezpieczny. Odzyskam swój hajs, a ty zostaniesz wydymany pałką policyjną, którą zajebałem policji, kiedy nie patrzyli. Szykuj się, nadchodzę.